Cześć widzę w kolejnym odcinku na tym kanale i normalnie oczywiście nie byłoby tutaj tego cienia i nie byłoby odcinka o 20. Ale co tutaj się wydarzyło, moi drodzy? Otóż już Wam opowiadam. E, idąc sobie do e zauważyłem, że w kiosku jest już najnowszy magazyn, który tam miał wyjść jutro, czyli 29 listopada, oczywiście roku 2022, ale okazało się, że jest już dzisiaj jakim cudem, nie mam pojęcia, ale najwidoczniej tak wszyscy chcieli, tutaj tak sobie to wymyślić, także dobra. Lecimy oczywiście z przeglądem magazynu LEGO Ninjago. Jest on numer już 12 na ten rok z minifigurką złotego kola, także zapraszam do oglądania. No i oczywiście poza tym, że tutaj mamy ten magazyn, to również bardzo dziwna jest ta folia, no bo jakby w poprzednim numerze z Krzysztofem Królem mieliśmy już do czynienia z papierowym opakowaniem figurki, która była oczywiście przyklejona do magazynu. A tutaj mamy pa papierowe opakowanie w folii. Jaki tutaj jest w tym sens? Sam nie wiem. No bo dobrze, rozumiemy, że eko i tak dalej, no ale jednak, kurde, jak mamy już papierowe opakowanie, to po co ta folia? Nie mam pojęcia, ale dobra. Magazyn oczywiście wygląda w ten oto sposób, no i go sobie otwórzmy, no bo oczywiście bez przedłużenia to zrobimy. Sam naprawdę byłem bardzo zaskoczony, kiedy zobaczyłem ten magazyn już w sklepie. Ponieważ jednak, no, premiera jest jutro, tak? Właściwie nigdy nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, że magazyn był dzień wcześniej. Dlatego też, po prostu, bardzo mnie to zaciekawiło. No i też przy okazji, byłem z kuzynem, więc tutaj oczywiście pozdrawiam Cię kuzynie, który również ten magazyn ze mną zakupił. Po prostu, no, bo bardzo byliśmy z tego powodu zdziwieni, oczywiście, szczęśliwi, dobra. Więc przegląd będzie tak niestandardowo, oczywiście, nagrywany wieczorem, więc tutaj też. Niestety jest też ten cień i tak dalej, ale za niedługo będę inwestował w studium, więc być może będzie po prostu bez cienia, bo będą lampy. Zobaczymy. Dobra, Foja oczywiście idzie na bok, to jest totalnie bez sensu. I mam tutaj oczywiście same dodatki, czyli papierowe opakowanie z mini figurką naszego kola. Następnie saszetka z kartami z serii siódmej. Tutaj sobie dzisiaj nie otworzymy, no bo jednak te saszetki sobie po prostu odkładam na bok i być może kiedyś do jakiegoś większego openingu, kart z niczego się po prostu przydadzą. I mam również kartę z mocarnym zejdem, edycja limitowana. Z serii Evolution. Dobra, więc lecimy sobie teraz z magazynem. Na okładce tym razem widnieje złoty smoczy Kai, co jest oczywiste nawiązaniem do zestawu po prostu z pojazdem Kola, w którym również ta figurka się pojawiła, więc bardzo fajnie. Oczywiście reklama karty na 1,4 strony. Tutaj jeszcze jakiś komiks, oczywiście zadania i tak dalej. Mamy też cenę wraz z numerem tego magazynu, 12, oczywiście, bo jak jakżeby inaczej. Przechodzimy sobie do środka, w którym to mamy jakąś reklamę magazynu ze smerfami. Okay. Następnie, oczywiście, mamy tutaj spis treści, na którym widnieje oczywiście no, opis tego, co w magazynie się znajduje. Następnie rzecz jasna tutaj jak złożyć naszą minifigurkę Kola. jak widać kol jest ciągle głodny i sobie wcina tosty, więc tutaj no smacznego Kola. Naprawdę fajnie to wygląda, tutaj oczywiście mamy taką powiedzmy instrukcję do złożenia figurki, następnie jakieś tam zadania powiedzmy, później oczywiście kolejne zadania tym razem z Lloydem. W ogóle tutaj się stało właściwie czemu to jest Lloyd w wersji kajowej, Ok. Następnie oczywiście mamy reklamę magazynu z Lego Batman, Ok oraz mamy również komiks, w którym pojawia się tutaj bardzo fajna postać eee, Winiego, oczywiście, czyli młodego tutaj operatora kamery Ninjago TV. Fajna sprawa. Mamy też dwa plakaty, czyli tak naprawdę bardzo ciekawy plakat z Zainem. Wygląda dość w sumie ciekawie, tak jakby był po prostu zaczęty, jakby to był taki szkic do rysunku. Całkiem w sumie ładne. To nawet takie estetyczne, powiedziałbym. I również drugie, tutaj, drugi plakat jest z pojazdami ninja, też całkiem fajny, powiedzmy, te kolorki zostały oddane. Mamy też e, jakieś takie kolejne dodania. Później rzecz jasna dalsza część komiksu, w którym widzimy, że Gramadon jest jakimś garma detektywem. Okej. Okay. Tutaj w ogóle. O, zobaczcie, Gramadon ma strój w wersji oni z czterema rękami, ale tutaj ma formę oni, a tutaj nie ma formy oni, a daje ma cztery ręce. No super, bardzo to kanoniczne, naprawdę no, świetnie Mamy też kolejne zadania, tutaj widzimy jakiegoś Króla, bazę i tak dalej, całkiem spoko I mamy też reklamę zestawu ze Złotym Smokiem Lloyda Tutaj również mamy opisany ten zestaw i tak dalej, bardzo fajnie Ja być może że jeszcze go zakupię w tym roku, zobaczymy czy się uda Ale planuję właśnie sobie go jeszcze w tym roku zdobyć Więc wyczekujcie recenzji, myślę, że się pojawi do końca tego roku jeszcze Mamy też tutaj jakieś prace czytelników Również, jest tutaj również taki konkurs z temat tym, dwoma nagrodami. Widać, że po prostu dla fanów Jaya, bo tutaj mamy dwa zestawy z Jem. Ok, i mamy też przy, tutaj, oczywiście, przy. co? E, zapowiedź kolejnego numeru, który będzie już 28 grudnia, czyli 4 dni po wigilii. Mamy oczywiście. Naszego wojownika z no i naprawdę jest to świetna minifigurka pod armię po prostu, dlatego kupię tych magazynów pewnie, bo ja wiem, 2, 3, może nawet 4, żeby oczywiście kolejnych wojowników do mojej armii dorzucić, bo naprawdę jest to świetny dodatek, na który bardzo czekałem i po prostu się doczekałem, bo naprawdę jestem z tego powodu oczywiście bardzo zadowolony, więc to już 28 grudnia, pamiętajcie. Że wtedy po prostu iść do kiosku i kupić sobie jak najwięcej tych magazynów. Oczywiście, że nam zależy na armii. Mamy tutaj taką kartę, więc całkiem spoko, ale oczywiście mini figurka i tak jest najważniejsza. Mamy też oczywiście jakiś magazyn z Jurassic World i, na, i jeszcze z tyłu jakiś z City. Dobra, lecimy sobie teraz z dodatkami z tego magazynu. A właściwie z dodatkiem, bo co do tych kart, to już mówiłem, że nie będziemy sobie teraz otwierać. No i mi tutaj irytuje faktycznie ten cień, no ale już trudno. Zobaczmy sobie, oczywiście zawartość tej papierowej saszetki, bo jak już pani wiecie, od poprzedniego numeru saszetka jest papierowa, ale oczywiście sam magazyn jest z folii. Bardzo logiczne, super. Dobra, powiedzmy, że to chyba otworzyłem. Mam nadzieję, że wszystko tutaj się uda w jakiś sposób wysypać i po prostu przejrzeć sobie tutaj tą zawartość. Oczywiście złożyć mi figurkę wraz z jego. Broniam oczywiście, dobra, chyba wszystko wyszło. Mam taką nadzieję, przynajmniej troszkę szelest, szelest był, ale chyba wszystko już wyjąłem. I mamy tutaj oczywiście elementy do naszego kola: po pierwsze, nóżki tego typu tutaj wyglądające. Następnie, oczywiście, torsik który prezentuje się w ten oto sposób. Naprawdę bardzo ładne i detaliczne są tutaj te, te, stro, te stroje. Bo zobaczcie, właśnie te takie małe kropeczki, tutaj na tych strojach, tutaj oczywiście, dane. Jest to po prostu złota zbroja założona na stroje z tych z początku tego sezonu, które pojawiły się na przykład w zestawie z oczywiście bazą kryształowego króla, mamy też złoty na naramiennik, który w sumie ostatnio jest dość często w magazynach, ale jednak nie tak bardzo jak ten taki wiecie bardziej metaliczny, więc tutaj się również warto temu przyjrzeć pod tym kątem mamy też oczywiście dwa klasyczne wyrazy twarzy czkola, czyli tutaj oczywiście ten zły i ten uśmiechnięty i mamy też tą maskę oczywiście ze znakiem resistance, czy oczywiście tego ich tam składu powiedzmy znowu kolejnych rebeliantów i ruchu oporu i tak i mamy oczywiście również tego typu broń, która jest bardzo ciekawa, ponieważ mamy tutaj e, taki kijaszek, na który dajemy sobie coś takiego, i mamy też tutaj po prostu miecz Lloyda, który tutaj akurat będzie służył nam za ostrze kosy. I jest to bardzo ciekawa broń, która jest naprawdę bardzo w sumie estetyczna. Wygląda naprawdę bardzo fajnie i szczerze. No, nawet nie przypomina mi dodatku do magazynu, po prostu, no bo jest to jednak, jakby nie patrzeć, po prostu taka mała broń, a w magazynach, no, głównie zdarzają się takie przypadki, w których po prostu mamy broń, które są za duże dla figurek, a tutaj jednak jest to po prostu fajnie zrobione i mam również oczywiście w komplecie złotą katanę, więc jak dla mnie naprawdę spoko, bardzo fajnie to wygląda razem z tą kosą, która po prostu mi się podoba, bo naprawdę została fajnie wykonana. Więc czy warto zainteresować się tym, się tym magazynem? Oczywiście moim zdaniem tak, no bo jest to magazyn z Ninjago jak żeby inaczej, ja po prostu kupuję dosłownie, no każdy powiedzmy, każdy, bo nie kupiłem w tym roku tylko i wyłącznie Lloyda, no bo najpierw myślałem, że nie będę kupował już magazynów z figurkami, które już mam, ale jednak zdecydowałem się, że będę je kupował, bo tutaj no przeglądy jednak fajnie się robi. Także tutaj ten magazyn oczywiście jest w sprzedaży od jutra, czy 29 grudnia, no tak, coraz bliżej święta. 29 listopada, więc oczywiście wpadajcie do kiosków i wykupujcie ten magazyn, bo naprawdę w repozorom jest to bardzo fajna figurka, która no, jednak jest niedoceniana przez fakt, że oczywiście jest to kolejny raz ninja w magazynie, ale jest to jednak ninja wy naprawdę bardzo ładnym i tutaj ciekawie zrobionym stroj w takim postu po bardzo detalicznym i myślę, że warto zainteresować się po prostu tą minifigurką, jeżeli jeszcze jest w swojej kolekcji nie macie. A jeżeli macie tam, że użyć tych elementów do jakichś swoich customów itd. tak, dalej, i tak dalej. Tym bardziej również broń po prostu jest tutaj estetyczna i bardzo fajnie wygląda Więc jeżeli również ten kanał dla Was bardzo fajnie wygląda i chcecie tutaj po prostu zostać na dłużej To oczywiście wiecie co macie robić, łapeczka w górę razem ze subskrypcją oraz oczywiście dzwoneczkiem byście nie przekapili kolejnych odcinków na tym kanale po prostu No i widzimy się jeszcze wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach na tym kanale, już, które tyle Wam zapowiadałem po prostu, więc no chyba tyle Widzimy się wkrótce i do zobaczenia właśnie w kolejnym odcinku na tym kanale. No ilecie do kiosku po tego kola, także trzymajcie się i Siemano.